Często prosicie mnie i pytacie, kiedy pokażę wnętrza w naszym domu. Dzisiaj zrobię to po raz pierwszy i pokażę Wam tak porządnie nasz salon, a 99% naszych mebli pochodzi z IKEA, dlatego się bardzo ucieszyłam, że IKEA zaproponowała mi właśnie współpracę przy okazji takiego filmiku. Więc zapraszam! Kto z Was ogląda mnie dłużej, dobrze wie, że IKEA się tutaj przewijała i przewijała. Nigdy dotąd z tą marką nie współpracowałam, ale jakby zupełnie naturalnie to jest marka i sklep, w którym można powiedzieć w jakiś sposób wnętrzarsko się wychowałam. Nawet na studiach, jak miałam jakieś malutkie pokoiki, to po prostu wszystko wyposażone w IKEA. Zatem to jest nasz salon. On jest połączony tutaj z jadalnią, z kuchnią, tam nie mam porządku i o nich jeszcze opowiem innym razem. Jeśli o ten salon chodzi, to on nam służy w takim aspekcie totalnie wypoczynkowym, relaksacyjnym. Tutaj leżymy, oglądamy Netflixa, YouTube'a na telewizorze, gramy w Wormsy z przyjaciółmi, siedzimy z przyjaciółmi znajomymi, więc to jest jakby totalnie chillowe nasze miejsce. No wiadomo, salon, chyba zawsze do tego właśnie służy salon. A ja w ogóle bardzo lubię przyjmować gości i to jest taki ważny element. Nawet kiedyś tutaj 15 osób na Sylwestrze gościliśmy kiedyś. Wszyscy się zmieścili. I takim elementem, który bardzo ułatwia goszczenie większej ilości gości, ale też taki swobodnie. Nawet jeżeli mniejszą ilość, to nie musimy na sobie siedzieć, tylko zupełnie swobodnie jest ta kanapa. Kanapa zresztą chyba dosyć popularna. Mamy tutaj dwa moduły. One kiedyś były połączone, bo można je łączyć, rozdzielać, w ogóle kiedyś inaczej stała ta sofa tam pod oknem i tutaj się zakręcała. I te dwie kanapy to był chyba największy wydatek, jeżeli chodzi o ten salon i taką bazą się okazały tego salonu, ale nie żałuję, fajnie tutaj organizują przestrzeń, bo ta jedna sofa oddziela właśnie tę część salonową od kuchni, od jadalni. I fajne jest też to, że te pokrycia, my mamy akurat takie morskie, ciemny turkus czy coś takiego, można zdjąć z każdej poduszki, z każdej części i my już jesteśmy po pierwszym praniu, już raz praliśmy, czyściliśmy to wszystko i bez problemu. Mam nadzieję, że nie będzie się trząsł obraz, bo wiecie co, mam nowy aparat i on jest dosyć ciężki dla mnie, jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Muszę sobie wyrobić mięśnie. Ostatnio kupiliśmy też te bordowe poduszki, też właśnie w IKEA. To jest taki kolor, tam chyba pisało bordowo-brązowy. I na przykład te okrągłe, bałam się, że nie będą ładnie wyglądały w realu, ale są naprawdę, no nie wiem, mi się super podobają. A tym bardziej na tej sofie jakby fajnie to sprawia, że nie jest taka jednokolorowa i nudna dzięki nim. Tutaj mały stolik, który akurat nie jest IKEA, ale fajny, wprowadza retro klimat. I nasz dywan z Juty. Bardzo prosty, naturalny dywan, którym bawi się Tosia, jeszcze nie został zdewastowany. Także no, ma takie malutkie jakby wypustki, no ale to jest jednak kot. Ale w ogóle to nie przeszkadza, dlatego że to jest taki nieregularny materiał i tak estetycznie to wygląda. A jeżeli chodzi o stoliki, ja ten okrągły czy owalny bardzo lubię, ma dwie części, można sobie w ogóle osobno zadziałać z jednym i z drugim i kiedy mamy gości, to możemy rozłożyć jedzenie na oba. I dzięki temu miejsca na jedzenie nigdy nie brakuje. Ostatnio także dokupiliśmy ten podnóżek z taką półką. Ja tutaj mam gazety, iPada, właśnie żeby to wszystko nie było na wierzchu. Tosia, jak widzicie, tutaj bawi się na dywanie, a zaraz obok dywanu jest jeszcze jej taki kącik. Tutaj ma swój nowe legowisko, nie wiem jak to określić. A tutaj mamy lampę, bardzo prostą. Ona kosztowała kilkadziesiąt złotych. Nie mam pewności, czy teraz jeszcze w IKEA jest dostępna, ale daje takie bardzo fajne, ciepłe światło. O, proszę bardzo, lubię takie właśnie żółte, ciepłe światło. W ogóle coś, czego się nauczyłam i dowiedziałam i przekonałam przy okazji projektowania, wielkie słowo, tego salonu i w ogóle wnętrz w domu, to jest podejście do światła i żeby jakby myśleć o tym, żeby były różne źródła światła, właśnie takiego ciepłego światła i to robi super atmosferę, szczególnie wieczorem, ale także w ciągu dnia, bo jak widzicie te lampki za mną, one nie dość, że cały rok tutaj są, to nie tak, że tylko w okresie świątecznym, to zapalam je rano po prostu na cały dzień, nie tylko wieczorem i już to robi taki fajny klimat. Tosia!
Dla mnie to też jest pomocne, dlatego że jak oglądam telewizor i wszędzie jest ciemno wieczorem, to mnie zaczyna boleć głowa. A jak jest tu ta lampka jedna, tu te lampki drugie, to przynajmniej takie małe właśnie światło, to dużo lepiej, jakby oczy się po prostu mniej męczą. Ja nie wiem jak wasze koty, ale mój kot ma ewidentnie różne dni. Wczoraj miał dzień szaleństwa, skakał po wszystkim, skakała, a dzisiaj ma dzień przytulania i po prostu cały dzień się do mnie przytula. Więc nie wiem, jak to nagramy. Ja w moim biurze w ogóle mam podobne do tych lampki, ale one mają na górze taki biało-czerwony pasek, a te mają czarny i super się z tą półką, o której jeszcze zaraz powiem, jakby łączą. A skoro mowa o lampach, oto nasza lampa. Piękna, prawda? Piękna szklana. Nad kanapą właśnie powiesiliśmy te dwie półki. To są półki na plakaty. One są właśnie wąskie dosyć. O, widzicie, nie wiem, czy to jest 10 cm. Tutaj dowód na to, że są połączone dwie. Fajne jest to, że mamy, wiecie, tutaj te wszystkie plakaty, ale za nimi można schować różne rzeczy. I tutaj jest router w tym momencie schowany właśnie. Ale czy to telefon, czy ładowarkę, no różne rzeczy można tu po prostu schować. Takie rozwiązanie jest też o tyle fajne, że ja bardzo chciałam mieć tutaj coś na tej ścianie, wiecie, żeby ona nie była pusta. A jednocześnie nie wiedziałam za bardzo, jak jeszcze będzie wyglądać ten salon, co będę tutaj miała, wiadomo, a dosyć na początku te półki powiesiliśmy. I dzięki temu, wiecie, nie wbijaliśmy gwoździ, potem je zmienialiśmy gdzie indziej, tylko jest jak jest. Można wymieniać obrazy, można wymieniać plakaty, ramki, wszystko. A ramki zresztą też pochodzą z IKEA. Tu jest w ogóle plakat, który ja zaprojektowałam. I tą ramkę mega, mega lubię. Bardzo się cieszę w tym salonie z drewnianych, w ogóle w domu, z drewnianych parapetów. Sama je wybierałam w sklepie. Jak widzicie, nie naoliwiliśmy ich. Coś tam powinno się z nimi zrobić, no trudno. Ale cóż, jak się trochę tak z nimi dzieje właśnie od doniczek, to ja się nie przejmuję, bo to też jest taki klimat trochę. I doniczki, ponieważ mamy kota, powinny być pewnie plastikowe czy coś takiego, ale na razie one żyją, więc tego się trzymam. No tutaj jest nasze zdjęcie, które już możecie z Instagrama kojarzyć, tutaj też jakieś fotki. I tak naprawdę kwiaty tutaj też są z IKEA, tylko już troszkę podrośnięte, bo kiedyś były dużo mniejsze. Zapomniałam w ogóle zapalić, bo tu mam takie lampki. O, zapalić lampek na tym kwiatku. No i na deser pozostał regał z książkami oraz regał pod telewizor. Oba w takim trochę, ponoć to się nazywa loftowym klimacie. Ale już parę razy pokazywałam ten regał, bo to są książki, więc jak opowiadałam o książkach, to go pokazywałam. A ten w ogóle kwiatek to był kupiony w IKEA jako taki malutki, taki w najmniejszej możliwej doniczce. Nie wiem, czy znajdę gdzieś zdjęcie, ale wyrósł tak. To jest w ogóle wow. Na samym dole mamy tutaj kosz. Jak widzicie, nie jest jakiś dopasowany idealnie, ale po prostu mi się on bardzo podobał i bardzo podoba mi się takie przełamywanie właśnie metalu, nie wiem, wikliną, ratanem, takimi naturalnymi materiałami. I tu co mamy? Kable. Po prostu różne kable. Półka pod telewizorem, też wyposażona totalnie klasycznie, jakieś filmy DVD, czasopisma, Xbox i odtwarzacz CD, DVD. No, więc to jest nasze rozrywkowe centrum domu. Już bym zapomniała, naszym także zupełnie nowym nabytkiem, poza kropkami, które przykleiłam na ścianę, są te lustra. One są w takim zestawie, razem właśnie w IKEA można je kupić. To jest taki drobiazg. Poniżej 100 zł, 70-80 kosztowały, który zrobił tu tak fajny klimat w tym rogu, zobaczcie. No i słuchajcie, tak wygląda nasz salon właśnie. Jeżeli chodzi o to, czym się kierowałam, projektując czy wymyślając tutaj, jak co ułożyć, to po pierwsze cierpliwość. Kierowałam się cierpliwością, tak jest, bo na początku mieliśmy sofę i tyle, tą półkę nad nią czarną, i może ten czarny regał, no nie? Nie mieliśmy, nie wiem, telewizora i tak dalej. To wszystko tak naprawdę przez półtora roku i tak dosyć niewielki czas, ale przez półtora roku jakoś tak głównie się skupialiśmy właśnie na salonie. Nie mamy innych, nie wiem, jeszcze wnętrz tak super wykończonych jak ten salon, bo mam poczucie w tym momencie, że on jest rzeczywiście już taki pełny. No ale też w salonie chyba najwięcej czasu po prostu spędzamy. Więc teraz jak dodałam jeszcze te poduszki, te lustra, te kropki na ścianie i
podnóżek ratanowy, to po prostu jest pełnia, czuję pełnię. Więc cierpliwość, żeby stopniowo po prostu tu coś kupię, zawsze się boję, że kupię coś i nie będzie pasować, a to jest w ogóle najgorsze, co może się stać na świecie, prawda? Po drugie prostota, no jakby minimalizm, zaczynam od właśnie najprostszych rzeczy, najprostszych rozwiązań i zawsze wolę w ogóle we wszystkim w zasadzie mniej niż więcej. Było tutaj przez długi czas, nie wiem, tak trochę pustawo, ale malutkimi kroczkami to się zmieniało. No i po trzecie, przełamywanie klimatu, przełamywanie materiałów, stylu, no tak, żeby było w tym coś ciekawego, no nie? Z jednej strony takie pluszowe poduszki, sofa jest z kolei z innego materiału, w ogóle dywan jest z takiego szorstkiego wręcz, więc takie miękkie, z szorstkim, metalowe z drewnianym, o, takie połączenia, kilka takich połączeń i to totalnie, no, dodaje takiego fajnego klimatu. No, że o kolorach nie wspomnę, to też łączenie właśnie różnych kolorów, ale jednak, żeby tak było spójne. Trochę zimnych kolorów, trochę ciepłych kolorów. Dajcie znać, co myślicie o tych moich rozwiązaniach, czy Wam się podoba, czy byście coś zmienili w naszym salonie. A marce IKEA bardzo dziękuję za współpracę przy tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się podobał, tradycyjnie zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia niebawem, po prostu. Cześć!